Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to myślę, że przede wszystkim przysporzyło nam dużo emocji, a przede wszystkim w końcówce tego meczu. Dobrze ten mecz zaczęliśmy, pierwsze 10-15 minut. Całkiem nieźle to wyglądało z naszej strony, wydawało się, że wszystko kontrolujemy. Aż w końcu w ciągu kilku minut wszystko nam się posypało. Straciliśmy bramkę. No już trzeba było ten wynik gonić, stąd to jest zmiana personalna, wstawienie ofensywnego zawodnika. Ale to z każdą minutą tego meczu, mimo również groźnych sytuacji ze strony Widzewa, który to kontrował po próbach naszego pozycyjnego ataku, z każdą minutą nabierały te nasze akcje większych rumieńców, były coraz groźniejsze. I ostatnie 20 minut, uważam, należało do nas. Koniec wszystkiego jest taki, że podzieliliśmy się dzisiaj punktami i myślę, że podsumowując całe to dzisiejsze spotkanie, myślę, że zarówno z jednej, jak i z drugiej strony nie można być do końca zadowolony. Można by powiedzieć, że na pozycji spalonej był bardziej wysunięty w tym momencie napastnik Grzegorz Kuświk, a Dawid Nowak wchodził bardziej z głębi, z drugiej linii. Nie wiem, co sędzia miał na myśli. Myślę, że boczny sygnalizował pozycję spaloną Kuświka, na pewno nie Nowaka. No niestety, no, gol nie został uznany. No, co ja mogę więcej powiedzieć? Dla nas to spotkanie zaczęło się w ofensywie dopiero od 25 minuty, kiedy to oddaliśmy pierwszy strzał na bramkę Bełchatowa. Strzelał Piotr Grzelczak z bardzo daleka, ale był to groźny strzał. Później zdobyliśmy w bardzo ważnym momencie meczu bramkę, która pozwoliła nam grać troszeczkę inaczej w drugiej połowie. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy dużo okazji do kontrataku z racji tego, że Bełchatów starał się gonić wynik, co było dla nas zrozumiałe i naturalne. Niestety zawiodła skuteczność w kluczowym momencie. Z tych sytuacji, które mieli nasi napastnicy, musimy zdobyć drugą bramkę, wtedy spokojnie gralibyśmy już do końca. Tak się nie stało, Bełchatów zdobył bramkę, również po rzucie rożnym, bardzo ładny strzał Nowaka. Remis, który nie cieszy, trudno, musimy zaakceptować ten jeden punkt. On jeszcze nie rozwiązuje żadnego problemu dla nas, ani dla Bełchatowa. Musimy myśleć o kolejnym meczu. Sernas ma dużo do siebie pretensji, że nie wykorzystał tych sytuacji. Te sytuacje miały olbrzymi ciężar gatunkowy, bo mogły nam dać dwa punkty więcej i powinny w tej sytuacji. Nie strzelił. Cóż mogę zrobić? No, dzisiaj na gorąco nie chcę za dużo mówić. Zastanowimy się wspólnie, co zrobić, żeby padały te bramki, bo sytuacji dzisiaj było naprawdę dużo, zwłaszcza klarownych sytuacji, sam na sam z bramkarzem. Piękny strzał Ostrowskiego, mimo wszystko nie potrafiliśmy zdobyć bramki i to mnie martwi. No na pewno mecz obfita w sytuację. Moim zdaniem mieliśmy więcej tych sytuacji. Na pewno brakowało wykończenia skuteczniejszego. Cieszę się z tej bramki strzelonej. No, mamy nadzieję, że w niedzielę to będziemy 3 punkty.